Cześć, witam, cześć, witam. No i teraz będę miał kłopot, bo nie wiem, czy nagrywać przy starej instalacji, czy przy nowej. Dajcie znać w komentarzach. Tutaj mamy generalnie to miejsce, gdzie były panele 320 watopików sztuk 9. Aktualnie mamy tutaj 12 modułów Brookbed PV 400 watowych. A tutaj na tej połaci dachu od wschodu zamieszkały stare moduły, 329 sztuk i tam u góry troszkę widoczny jedna sztuka Brookbed 400 W. Ale to nie wszystko, bo dorobiliśmy się zadaszenia tarasu i tutaj zamieszkały 4 moduły 455 W bifacjalne, też brookbedowskie. I te moduły są umieszczone w kierunku zachodnim, przy czym one są prawie na płasko. No i tutaj słońce to one zobaczą dopiero około godziny 12:30, tak pi razy drzwi. I dodam, że no takie było moje marzenie i dzięki tutaj współpracy to marzenie się ziściło, czyli mamy pod każdym modułem optymalizator. Dzięki temu będę wiedział, co, jak, będę mógł robić statystyki miesięczne, roczne. Zobaczę, czy te optymalizatory coś pomagają, czy nie pomagają, bo tutaj były różne spory w komentarzach. A ja jak to ja lubię sprawdzić, co i jak. Ale jako, że jest no, okropnie zimno, bo jest koło zera, to jest takie najgorsze zimno, bo wilgotne zimno, to chowam się do środka i może będę pokazywał, jak tutaj demontaż wygląda, a przy okazji Wam poopowiadam, czemu tak, a nie inaczej. No i kolejna zmiana to oczywiście wjechał trzyfazowy falownik. To jest Huawei 8 kW, maksymalnie potrafi puścić 8,8 kW. Tutaj mamy jeden wysokonapięciowy string. Tu już przygotowany kabel transmisyjny do licznika energii, oczywiście moduł Wi-Fi, no i nowa linia AC bezpośrednio z przyłącza ze skrzynki naszej tutaj w domu. Instalację montował mój kolega. No i wielkie podziękowania dla Brookbed PV, autoryzowanego dystrybutora marki Huawei. Tutaj jest adres strony bbpv.pl. Tam można sobie wszystkie karty, na przykład katalogowe, pościągać. No i oczywiście nie tylko, bo Brookbed PV to cała hurtownia fotowoltaiczna, jak i duży, duży asortyment, oczywiście pompy ciepła, no wszystko co związane z OZE. A jakby ktoś nie wiedział, to dostałem jeszcze taką naklejkę, żeby nie dotykać, bo to jest inwerter fotowoltaiczny. Mamy też kolejne skrzyneczki. Tutaj jest skrzynka od DC i tutaj oddzielnie skrzynka od AC. No i dlaczego taka, a nie inna instalacja? Powiem szczerze, że ja to jestem tak dociekliwy, że tutaj u mnie było no, prawie 10 firm różnych. Rozmawiałem ze wszystkimi, kogo się tylko zna, kto mi polecił ze znajomych i robiliśmy tutaj różne symulacje. Kiedyś mam zamiar też nagrać wywiad z firmą, która zrobiła mi taką bardzo fajną symulację. Miałem taki system do oceniania zacienień, czy się opłaca optymalizować i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę bardzo dużo wiedzy, bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, którzy u mnie tu byli w międzyczasie, zanim ta instalacja powstała. No ale suma summarum, z Adrianem znamy się od lat. Adrian robił moją pierwszą instalację, a uważam, że jak ktoś już robił jedną instalację, to dobrze by było, żeby zrobił rozbudowę. Zwłaszcza, że byłem z tego bardzo zadowolony, jak to zrobił za pierwszym razem, więc postanowiłem, że pomimo różnych innych pomysłów, Adrian właśnie będzie mi montował. A dlaczego taki, a nie inny sprzęt? No miałem też różne pomysły, bo miałem okazję kupić używany drugi falownik, mógłbym mieć dwa używane falowniki i wtedy na dwóch falownikach mógłbym połączyć trzy rodzaje paneli, bo mam no niestety trzy rodzaje paneli i dwa kierunki. Tak to u mnie wygląda. Ale ja gdzieś tak, no, moim marzeniem było wyciągnięcie z tego dachu po pierwsze ile się da, a drugim moim marzeniem było sprawdzenie, jak faktycznie to wszystko wygląda. Które moduły ile wyprodukują, bo u mnie są zacienienia od lasu, zacienienia od komina, zacienienia od jaskółki, do tego część paneli będzie zacieniona przez budynek, bo w zasadzie te cztery bifacjalne to one bardziej są, pracują jako dach. Chciałem zawsze zrobić zadaszenie tutaj z żoną nad tarasem. No i tak wymyśliliśmy, że jak już mamy robić zadaszenie, oczywiście własnymi siłami, własnymi rękami, to czemu by tego nie przykryć fotowoltaiką? Czemu to przykrywać czymkolwiek innym? Koszt podobny, a generalnie coś tego prądu będzie. No i właśnie pytanie, co to jest to coś? No gdyby nie to, że zdecydowaliśmy się na pełną optymalizację, nigdy byśmy się nie dowiedzieli,
A i wy byście nigdy się jako widzowie nie dowiedzieli, gdzie jest prawda, bo no, sporów w komentarzach było dużo. Optymalizować, nie optymalizować. Ja jestem świadomy, że te optymalizatory jakichś cudów nie zrobią, bo każdy optymalizator to też jest jakaś tam strata. To jest przetwornik DC-DC. Nie znam tutaj takich konkretnych danych. Jak dojdę do nich, to oczywiście się z wami podzielę. Ale bardziej mi o to chodzi, ile w skali roku uda się z tego dachu wycisnąć. Dzięki temu, że mamy taki, a nie inny falownik, takie, a nie inne optymalizatory, udało się połączyć coś, co większość instalatorów uważała, że tak się zrobić nie da. Bo mamy teraz dwa rodzaje modułów, nie, mamy trzy rodzaje modułów i dwa kierunki. I to wszystko mamy na jednym stringu, no ale to właśnie dzięki temu, że falownik Huawei potrafi w ten sposób się dogadać, jeśli każdy moduł jest optymalizowany. Był też pomysł, żeby na początku, żeby optymalizować tylko część modułów. Ale przy tego typu optymalizacji nie można by było połączyć aż trzech rodzajów modułów i dwóch kierunków. Tutaj była sugestia działu technicznego, bardzo tutaj Pawła pozdrawiam z BrookBetu, żeby zrobić na pełnej optymalizacji i jeden wysokonapięciowy string. Jak wiecie, im wyższe napięcie, tym mniejsze straty, bo straty się na natężeniu generują. Więc mamy tutaj dość duże napięcie, ten falownik z tego co pamiętam chyba 960 V nie jest dla niego problemem. No i tutaj zobaczymy jakie będą wartości, wszystko oczywiście zobaczycie na kanale. Jakie jeszcze zalety tego, a nie innego falownika, ale zacznę może od innego. Zacznę, że miałem dwa modele, instalacja minimum i to prawdopodobnie wyszłoby mi nawet taniej, czyli używany falownik, jakieś przypadkowe moduły i druga instalacja marzenie. No i jakim cudem mam instalację marzenie? No takim cudem, że pewne wsparcie tutaj dał BrookBet, dlatego też macie tutaj oznaczone lokowanie produktu. No wszystko, żeby było jasno i przejrzyście. Ale do setna, co tutaj mamy? No mamy tutaj falownik hybrydowy, czyli falownik, który potrafi współpracować z magazynem energii. Trzeba do tego licznik, trzeba magazyn energii jak na przykład Luna i trzeba do tego najlepiej backup boxa. No i w tym zestawie można działać off-gridowo, jeśli nie ma w ogóle napięcia w sieci. Może kiedyś doinwestujemy, może kiedyś zobaczymy. Wiem, że mam taką możliwość. Jakby się kiedyś okazało, że nie ma już prosumenta, też mogę dołożyć magazyn energii i wtedy korzystać no, ze wszystkich dobrodziejstw z tego magazynu. Póki jestem prosumentem, jakoś ciśnienia na magazyn nie mam. No, jedyne, nad czym się zastanawiam, to żeby dołożyć taką lunę do tego, dołożyć backup boxa, dołożyć licznik, bo licznik jest wtedy wymagany i ustawić ten sprzęt tak, żeby luna sobie stała, nawet odłączona, naładowana i w momencie, kiedy nie ma napięcia w sieci, backup box powoduje, że jest separacja instalacji wewnętrznej od sieci energetycznej i w tym momencie można by podłączyć lunę i z takiej luny mieć zasilaną jedną fazę. Z ciekawostek, co jeszcze ten Huawei potrafi, bo to naprawdę petarda, co się mi udało w międzyczasie dowiedzieć. A mianowicie, ja mam teraz tutaj możliwość podłączenia drugiego stringu i ten drugi string mogę bardzo, bardzo przewymiarować tą instalację. Przypomnę, falownik 8 kW, 8,8 potrafi maksymalnie oddawać po AC. Natomiast jeśli podłączymy do niego dość duży magazyn energii, to możemy podłączyć na drugi string kolejną, na przykład gruntową instalację fotowoltaiczną i on wtedy będzie w ten sposób robił, że będzie z jednego stringa część tej energii wpychał do sieci, natomiast drugą część energii, z tego co kojarzę, to chyba drugie tyle, może wpychać w magazyn, więc falownik, który teoretycznie jest 8 kW, może przyjmować dwa razy tyle, przy czym połowa pójdzie na AC, a druga połowa na DC pójdzie do magazynu. Także taki dość duży kombajn, bo i obsługa magazynów energii, i obsługa takich instalacji skomplikowanych jak u mnie, czyli trzy rodzaje paneli, dwa kierunki. I do tego można jeszcze zrobić kiedyś rozbudowę o magazyn i kolejną instalację na drugim stringu. A do tego jeszcze całkiem uważam, że na tle konkurencyjnych hybrydowych magazynów no to całkiem nie jest to duża cena, jeśli chodzi o ten konkretny falownik. Wiem, że na rynku są falowniki, które potrafią trzyfazowo działać, gdy nie ma napięcia w sieci, ten potrafi tylko jednofazowo,
Ale niemniej, dla mnie jest to wystarczające. Ja gdybym kiedyś tak robił, to sobie po prostu tak podepnę, żeby z magazynu energii oczywiście używać gniazdek i oświetlenia. Wiadomo, że z magazynu energii nikt nie będzie robił prania, nikt nie będzie piekł w piekarniku, no chyba, że ma bardzo, bardzo duży magazyn energii. Nigdy nie wiadomo, kiedy ten prąd wróci. U mnie ostatnio nie było 3 dni prądu i gdybym miał tam podłączone tylko gniazdka, czyli piec gazowy i oświetlenie, żyłbym sobie komfortowo i kulturalnie i nie musiałbym się zastanawiać nad tym, że ktoś tam przez przypadek włączy jakieś prądożerne urządzenie, więc jak dla mnie nie jest to jakaś wada, że mamy tutaj jednofazowe działanie, gdy mamy zanik energii z sieci. Tylko trzeba pamiętać, że na ten moment ta instalacja moja jest tylko on-gridowa, a cieszę się z tego, że kiedyś, jeśli będzie taka potrzeba, może działać praktycznie off-gridowo, gdy dołączymy do tego magazyn energii, backup boxa i licznik inteligentny. No i tak, ale co było dla mnie jeszcze najważniejsze? Co tutaj badałem, jakie tematy? Jak wiecie, u mnie jest duży problem z napięciem w sieci. To napięcie jest za wysokie, za niskie, są skoki, piki. Cuda na kiju. No i tutaj też Huawei robi dobrą robotę, bo ma co najmniej, przynajmniej ja 3 odkryłem, takie sposoby radzenia sobie z za wysokim napięciem. Zgodnie z ustawą falownik może liczyć sobie średnią napięć z 10 minut. Jeśli na przykład będziemy mieli taki pik parosekundowy, co u mnie się zdarza, że mamy 253 V i na chwileczkę wyskoczy na 256, to ten falownik zgodnie z ustawą nie musi się wyłączyć, można tą funkcję w nim włączyć i wtedy on, jeśli w ciągu 10 minut nie przekroczymy 253 V, to dla niego jest wszystko w porządku, on będzie nadal pracował, przy czym jest tam takie napięcie graniczne, chyba 265 V, jeśli dobrze pamiętam, kiedy on musi zrobić natychmiastowy shutdown, czyli się wyłączyć. Ale u mnie aż tak wysokiego napięcia nie ma, raczej to są takie piki w okolicach do 260 V. Tak było w poprzednich latach, teraz jakieś były tu rozbudowy, przebudowy. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym roku. Pożyjemy, zobaczymy. To jest jedna metoda, czyli liczenie te 10-minutowej średniej napięć. Uważam, że funkcja petarda. Druga funkcja to jest przechodzenie trochę w stronę mocy biernej, czyli jak falownik widzi, że jest za wysokie napięcie, za bardzo się zbliża do 253 V, może część energii przetransferować w stronę mocy biernej i w ten sposób nie podnosić dalej napięcia. A trzecia metoda, którą można tutaj zaadoptować, włączyć, to jest taka, że jeśli falownik zobaczy, że się zbliża do tego za wysokiego napięcia, może na chwilę ograniczyć produkcję, czyli powiedzmy mamy pełne słońce, produkowalibyśmy 8 kW, ale gdybyśmy produkowali 8 kW, to musiałby się wyłączyć, bo przekroczone zostają tutaj parametry napięciowe, no to wtedy falownik sobie płynnie zjeżdża na przykład do 2 kW, cały czas sobie pracuje, dzięki temu nie przekracza napięć i cały czas jesteśmy podłączeni do sieci, robimy sobie autokonsumpcję, przykładowo przychodzi ktoś, włączy sobie czajnik, obniży napięcie, no to falownik widzi, że obniżyło się napięcie, może znowu troszkę zacząć więcej produkować. No niestety jest tak, że jak falownik już się całkiem wyłączy, bo nie ma tych funkcji, na przykład jakiś inny, no to wtedy tam czas startu jest też ustawowo ustalony, że on musi tam, nie pamiętam, już teraz nie chcę tutaj skłamać, ale musi te kilka minut tam potem płynnie zwiększać tą moc i tak dalej. A tutaj on cały czas pozostaje w kontakcie z siecią i kombinuje jak może, żeby w tym kontakcie jak najdłużej pozostać. Także uważam, że petarda funkcja. Dajcie tam znać w komentarzach, co o tym myślicie, ale według mnie to całkiem dobry stosunek jakości do ceny. Ja zawsze szukałem takich kompromisów w życiu i tak jak kilka lat temu kupowałem Kije Eniro, to był najlepszy stosunek jakości do ceny i w tym momencie wydaje mi się, że ten Huawei dokładnie robi to samo. Mamy hybrydowy falownik, który potrafi bardzo dużą instalację obsłużyć, potrafi obsłużyć magazyn energii, potrafi w konfiguracji z backup boxem działać off-gridowo. No, mamy tutaj dużo możliwości, a do tego jeszcze słyszałem, że ma wejść taki system jak Emma, jeśli dobrze pamiętam, który ma docelowo być zasilany sztuczną inteligencją i w połączeniu z magazynem energii tak kombinować, żeby to było dla nas jak najbardziej korzystne. Gdy dojdziemy w końcu do taryf godzinowych, no to może się okazać, że dołożenie takiego magazynu energii bardzo szybko się zwróci, no bo gdy prąd będzie po parę groszy w jakichś takich godzinach, kiedy jest nadmiar go w sieci, a potem po parę złotych, gdy go brakuje, no to będzie można przy pomocy tych wszystkich systemów i tego konkretnego falownika w połączeniu z magazynem, no zrobić z tego taki kombajn, który będzie dla nas zarabiał pieniądze, a co najmniej nie wyciągał nam pieniędzy z kieszeni na rachunki
za prąd. I jeszcze jedna bardzo ważna funkcja tutaj tego mojego zestawu. Więc tak, po pierwsze bezpieczeństwo, czyli tutaj falownik ma detekcję łuku. Jakby coś się złego działo, to natychmiast przerwie produkcję. A druga fajna rzecz, gdy mamy tu pełną optymalizację, w momencie kiedy falownik nie pracuje, nie ma tutaj komunikacji z optymalizatorami, to napięcie takiego stringu jest 0 V. Robiliśmy tutaj takie pomiary przy montażu i faktycznie nie ma żadnego napięcia, nawet jak piękne słońce świeci, to na dole w garażu, dopóki falownik nie skomunikuje się z tym sprzętem, nie ma żadnego napięcia. Tutaj są takie systemy konkurencyjne, gdzie mam na przykład 1 V, tutaj nie ma nic po stronie DC, dopóki to wszystko nie pracuje. Więc też bardzo, bardzo fajna funkcja. A dlaczego moduły Brookbetu? No bo byłem kiedyś w fabryce, jak pamiętacie. No i tak mi się tam spodobało i to i w biurach, i na produkcji. Naprawdę radośni, uśmiechnięci ludzie z pasją. Widać, że lubią to, co robią. Dobra atmosfera. Ja się tam po prostu dobrze czułem. A zobaczyłem też, jak ten proces wygląda, z jaką starannością jest robiony, jak jest tam wysoka kontrola jakości. Począwszy od produkcji, kończąc na zapakowaniu, załadunku. I tak jak tam opowiadali, że są każde moduły są indywidualnie pakowane, w pionie przewożone. To wszystko się zgadzało i wszystko tak u mnie było. Więc no, zależało mi na tym, żeby wyciągnąć z tego dachu ile się da, więc chciałem też jak najlepsze moduły mieć, a że myślę, że to u mnie postoi kilkadziesiąt lat na dachu, no to zależało mi na tym, żeby to było jak najwyższej jakości. Co jest taką zaletą modułów brookbetowskich? Mamy tutaj grubą ramę, co daje większą wytrzymałość. Jeśli popatrzymy na takie parametry, jakie tam naciski mogą być i tak dalej, no to naprawdę to jest ekstra klasa, ekstra liga, a do tego sprawność tych modułów powyżej 20%, no to też jest jedna z najwyższych na rynku. Jak wiecie, no ja dach mam nie za duży, ten na południe skierowany. No i chciałem tu upchnąć, ile się da na ten dach, no bo to, co na zachodzie jest, te cztery moduły, no to raczej tam bym się po nich jakiejś super produkcji nie spodziewał, bo one będą gdzieś do godziny 12 i 13 po prostu zacienione. Co zauważyłem tutaj, jakby duże opady śniegu? Taką ciekawostkę, że z tych starych modułów nie zjeżdżał śnieg, natomiast te nowe moduły szybciej się odśnieżyły. A jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!